Drogi siostry i bracia, witam Was serdecznie i pozdrawiam z Wisły. W przewodniku z Biblią na co dzień, na dzień dzisiejszy, mamy napisane: w Psalmie 145: Oczy wszystkich w Tobie nadzieje mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie, otwierasz rękę swoją i nasycasz do woli wszystko, co żyje. A w 12 rozdziale Ewangelii Łukasza, wiersze 22-24. do 24, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, że nie sieją ani żną, ani nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je, o ileż więcej Wy jesteście warci niż ptaki. Drodzy internauci, niewątpliwie każdy z nas, bez względu na wiek, Pochodzenie, wyznanie, kolor skóry, wykształcenie czy też zasobność portfela nieustannie za czymś pędzi. W naszym codziennym zagonieniu prawie wszyscy staramy się za wszelką cenę sprawić, aby nasze życie było lepsze, wspanialsze i wygodniejsze. Poświęcamy swój czas, energię oraz także bardzo często zdrowie, aby zaspokoić swoje coraz to nowe potrzeby oraz pragnienia. Nie mówię, że jest to złe. Nie mówię, że jest to niepotrzebne. Ale na pewno sprawia to, że jesteśmy nie tylko zabiegani i zalatani, ale jesteśmy wręcz przemęczeni i co gorsza, brakuje nam czasu, aby złapać przysłowiowy oddech i w odpowiedni sposób się zregenerować. To sprawia, że często w naszym życiu pomijamy to, co jest pozytywne, to, co jest dobre, a widzimy tylko to, co jest negatywne i to, czego tam brakuje. W tym miejscu trzeba podkreślić, że wielu z nas popełnia bardzo istotny błąd. Ponieważ nieustannie troszczymy się o wiele rzeczy, które tak naprawdę są dla nas całkowicie zbędne. Pędzimy niby za czymś, a nasza gonitwa po jakimś czasie okazuje się niepotrzebna. Co gorsza, zapominamy o tym, aby w naszej codzienności, w tym naszym nieustannym pośpiechu i pędzie na chwilę się zatrzymać i usłyszeć, co tak naprawdę pragnie przekazać nam Bóg. W dzisiejszy czwartkowy poranek Bóg kieruje do nas bardzo ważne i cenne słowa. Poprzez które pragnie pomóc nam w zmianie naszego myślenia i postępowania. Bóg chce, abyśmy przestali się martwić wyłącznie o sprawy czy kwestie stricte materialne, i mówi do nas: Nie martwcie się, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, ani czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Bóg mówi do nas: Nie martw się o nic. Ja zdejmuję z ciebie ciężar wszelkiej troski o twoje dziś i twoje jutro. Uwierz we mnie, zaufaj mi. Krocz drogą, którą ja ci wskazuję, a niczego ci nigdy nie zabraknie. W liście do Hebrajczyków mamy napisane: Niech życzy się wasze będzie wolno od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani ci nie opuszczę. Z kolei w pierwszym liście Piotra, rozdział 5, wiersz 7, apostoł zalecił nam Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. A król Dawid w psalmie 121, wierszu 7, napisał Pan cię ochroni od zła wszelkiego, czuwa nad twoim życiem. Dla każdego i każdej z nas najważniejsze nie mogą być nasze ziemskie czy też ludzkie plany, Marzenia, zamiary. Najważniejsze dla każdego i każdej z nas powinno być poszukiwanie Bożego Królestwa. To poszukiwanie powinno być naszym największym pragnieniem i naszą największą troską. W śpiewniku młodzieżowym Chwalmy Pana w jednej z pieśni czytamy: Wszystkie moje troski i kłopoty w Twoje ręce składam, Panie mój. Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś. Byśmy idąc, nieśli imię Twe. Pomódlmy się. Stwórco życia, dziękujemy Ci za wszystko, co otrzymujemy, co jemy i co pijemy. Mamy pokarm nie tylko we właściwym czasie, ale w każdym czasie. Mamy pożywienie nie tylko, aby się nasycić, ale w nadmiarze. Uchroń nas przed staniem się nienasyconymi. Amen. Życzę Wam radosnego i błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia.